Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Fotowoltaika bez usterek. To taki cykl, który sobie wymyśliliśmy, ale po co? Ano po to, żeby Dominik Strzelec albo był przekonany do tego, żeby kupić i zamontować, albo ułatwić Wam wybór. Gdyby nie tacy ludzie jak Marcin, cześć Marcin. Cześć. Pewnie wiedziałbym zdecydowanie mniej. A przecież o to chodzi, żeby ludziom dać taką pożywkę, żeby mogli swobodnie decydować. Tak. O czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać? Słyszałeś, Dominika, o duecie idealnym? No pewnie, że tak. Ja i moja żona. Okej. Okay. To dzisiaj pogadamy o duecie, który jest równie sympatyczny, ale dodatkowo jeszcze potrafi też zaoszczędzić kasę w Twoim portfelu. Już lubię ten duet. To tak, fotowoltaikę już znasz, to teraz przedstawię Ci pompę ciepła. To? To. Chodź, podejdziemy, to Ci to pokażę. Zapraszam. Że to idealne, tak? Tak, to jest duet idealny, fotowoltaika i właśnie pompa ciepła. No dobrze, ale po co? O właśnie. Tak jak fotowoltaika produkuje dla Ciebie prąd. Bardzo tanio, prawie że za darmo, tak pompa ciepła produkuje dla Ciebie ciepło, które ogrzewa Ci wodę w kaloryferach czy w płaszczu podłogowym. Ale rozumiem, żeby mogła zadziałać, potrzebuje prądu. Potrzebuje prądu. Który dostaje? Z fotowoltaiki. A no i to jest ten duecik. To jest ten duet idealny, bo oszczędzasz i na prądzie, i na cieple. Super. I teraz zobacz, mamy tutaj część pierwszą, czyli jednostkę, która zasysa powietrze tutaj z dworu do wnętrza budynku, do drugiego urządzenia, które też Cię za chwilkę pokażę. No to pokaż mnie. To dobre, to fajnie to wygląda, dobrze się zapowiada. Tutaj masz jednostkę wewnętrzną, która to zassane z dworu powietrze ogrzewa i oddaje do wody albo w kaloryferze, albo w płaszczu podłogowym. Wszystko wygląda to jak jakieś magiczne, takie mega skomplikowane centrum dowodzenia, Ci powiem. Bo jest skomplikowane, ale jego obsługa jest prostsza niż kserokopiarki. No i właśnie o to chodzi, żeby dostać technologię przyjazną, fajną, łatwą, przyjemną w obsłudze i w pełni z niej korzystać. Tak, generować oszczędności. Dobrze, a czy są jakieś prawidła, które mówią o tym, jakiej mocy ta pompa ma być, czy to jest już ustalone w projekcie właśnie instalacji? Ciągniesz mnie za język, ale o tym pogadamy następnym razem. A, nie da się wypuścić, ale sprzedał mi informację, której się nie spodziewałem. Myślałem, że panele to jest wszystko. A proszę bardzo, dorzuca jeszcze kilka zabawek, które sprawią, że ja będę czuł się jeszcze lepiej na dzielni. Dziękuję Ci bardzo. Widzimy się razem. Do zobaczenia. Ale to było dobre.